Hejka, z tej strony Wika i przygotowałam dzisiaj dla Was pierwszy filmik na moim kanale. Wiem, że to może nie wyglądać za dobrze, ale starałam się, żeby to jakoś wyglądało. Przygotowałam filmik z zawodów, które odbyły się w Poczerninie, więc może bez zbędnych przedłużeń po prostu zacznę omawiać to, co robiliśmy dzień przed wyjazdem do Poczernina. A więc zabrałyśmy razem z moją siostrą Jaskra z pastwiska. Nie był chyba z tego powodu bardzo zadowolony, że go zabrałyśmy, ale no cóż, zaczęłyśmy go po prostu kąpać i oczywiście musiałam sobie tej pomóc, bo standardowo nie dosięgałam do grzywy i zastanawiałam się, czy to ja umyłam siebie i Jaskra, czy tylko Jaskra, bo potem byłam calutynka mokra, ale było bardzo przyjemnie, troszeczkę się wiercił, bo chyba mu nie pasowała chłodna woda, ale było całkiem spoko. Potem jak już go skończyłam myć, to zostawiłam go siostrze, żeby mogła sobie przy nim spokojnie porobić, w sensie rozczesała mu grzywę, ogonek, grzywkę, poprzytulała się do niego, zrobiła mu masaż. Oczywiście po kąpieli Jaskra wyczyściłyśmy sprzęt, no i potem pojechaliśmy do domu. Następnego dnia wstaliśmy o godzinie 5 rano, a wstani byliśmy już o 6.15. Wyjęliśmy Jaskra z boksu i potem zaczęliśmy go po prostu czyścić. Naprawdę nie wiem, o co mi tutaj chodziło. Szybko ogarnęłyśmy czyszczenie i zapakowaliśmy konie do przyczepki. Jaskierek jakoś nie był zadowolony, że miał ochraniacze transportowe, no ale jakoś to przeżył. No i zapakowaliśmy się do samochodu i wyruszyłyśmy. Podróż była całkiem przyjemna i konie bardzo grzecznie stały. No i tutaj właśnie dojeżdżamy do Poczernina. Już byłyśmy na miejscu, to rozpakowałyśmy się i zobaczyłyśmy, co u koni. Jak widać, wszystko było ok. Bardzo grzecznie stały, no i poszliśmy zobaczyć, jak jest na parkurze. Wyciągnęliśmy konie z przyczepki i przywiązaliśmy je do niej. Gdy już przywiązałyśmy konie do przyczepki, to zdejmowaliśmy im ochraniacze transportowe i tak dalej. Jeżeli będziecie pytać, czemu nie mam normalnego ochraniacza na ogon, no to niestety nie miałam, ale użyłam owijki do tego, więc spokojnie. Tutaj jeszcze na szybko zaczęłyśmy czyścić konie i je nabłyszczeć, żeby jeszcze lepiej wyglądały na parkurze. No i na sam koniec zaczęłyśmy już je po prostu ubierać. Po ogarnięciu się wyruszyłyśmy na rozprężalnię. Na rozprężalni był mega do pchania, to był bardzo rozluźniony, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że będzie cały pospinany i będzie rwał, ale na szczęście było inaczej. Po krótkiej rozgrzewce udałyśmy się na parkur i tej trenerka nam mówiła, jak najlepiej pojechać, żeby nie ścinać zakrętów. Ponieważ konkurs, jaki jechaliśmy, jechaliśmy na normę czasu, a norma czasu wynosiła 69 sekund, więc to naprawdę bardzo dużo. No i następnie udaliśmy się znowu na rozgrzewkę i tutaj już praktycznie kończyłam, bo zaraz miałam wjazd na parkur, więc zapraszam Was do oglądania.
4. Szybciej trochę. Nie, mamo, nie. No i zajęliśmy drugie miejsce, a koleżanka, z którą właśnie tutaj tańczę, zajęła pierwsze, więc bardzo się cieszyłyśmy z tego powodu, jak widać. No i zaraz wsiadałyśmy na konie i leciliśmy na dekoracje. Oczywiście była runda honorowa i Jaskrowi się chyba ona bardzo spodobała, bo potem ciężko było go zatrzymać. Ale naprawdę było bardzo fajnie. Po rundzie honorowej znowu wróciłam na rozprężalnię, ponieważ jechałam zaraz konkurs 80 cm na styl. I poszedł mi nieco gorzej, ale też było bardzo fajnie. I oczywiście trzeba czerpać z tego przyjemności, bo nie chodzi o samą wygraną, ale również o dobrą zabawę. No i zapraszam kolejny raz na oglądanie parkouru. Na parkourze witamy Wiktorię Kozłowską. Na koniu Jaskier przygotowuje się 9 na liście startowej AF. Czy nie jest na czas? Nie? Nie, to nie jest na czas. Czas tylko. Czas tylko, żeby przekroczyć. Z daleka ładnie nie bardzo. Nie wiem, chyba 66. Poszedł ładnie, dobrze. Nic nie wrzucił. Siadł dobrze. Siadaj. Nogi nie, wiesz, tak nog, wiesz, nie. Ładnie, dobrze. Tak? Dobrze, mamy jest. Ładnie. Ładnie poszedł. Zobaczymy szereg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hop. Jest! Dobrze. Dobrze, Wiki. Ładnie. Nie, nie latają nogi. Hop. Raz, dwa, hop. O nie. No i w tym konkursie zajęliśmy 9 miejsce i wyciągnęłam wnioski ze swojej jazdy. No i to już pakujemy koniki do przyczepy i ruszamy do domku. No i tym oto sposobem właśnie kończymy zaraz filmik. Chciałam bardzo podziękować mojej trenerce, jak i siostrze i mojej kamerzystce. O, właśnie tutaj jest.
i rodzince całej i ekipie, która właśnie z nami była. I z góry przepraszam, jeżeli coś źle mówię, ale jestem zestresowana, bo nie mam żadnego doświadczenia w takich filmikach. Ale mam nadzieję, że komuś się to spodoba. No i tak właśnie się zakończy mój dzień i dziękuję wszystkim. I mam nadzieję, że do zobaczenia.